Wiem, że zdaję sobie z tego sprawę, że stoję przed bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ będę mówił o rzeczach, które są rzeczami świeżymi i jeszcze nieugruntowanymi. Właściwie po tym gruncie poruszam się jeszcze troszeczkę po omacku i intuicyjnie dochodzę do pewnych stwierdzeń czy refleksji. Dlatego tym cenniejsze może będzie skonfrontowanie tych różnych ujęć z osobami, które zajmują się innymi dziedzinami nauki, filozofii. A moje wystąpienie będzie się koncentrowało głównie na literaturze jako takiej. Posthumanizm jest tutaj bardziej pretekstem do zajęcia się problemem właśnie statusu ontologicznego człowieka wobec współczesnych zjawisk literackich, okołoliterackich czy nawet quasi-literackich. I podstawowym pytaniem, które będzie mi towarzyszyło i które właściwie towarzyszy nadal, jest pytanie, kim tak naprawdę jest człowiek wobec zjawisk współczesnej literatury, literatury elektronicznej i nie tylko. I spróbuję na to pytanie w jakiś sposób odpowiedzieć, pokazać przykłady takich dzieł literackich i nie tylko, które właśnie zadają pytanie, czy podważają to już standardowe, tradycyjne, bardzo utarte i schematyczne rozumienie człowieka, odbiorcy jako czytelnika. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o posthumanizm, chciałbym się tutaj odnieść do koncepcji i do definicji, którą zaproponowała Katrin Hiles, ponieważ sama Hiles też zajmuje się literaturą elektroniczną, więc akurat jej ustalenia są o tyle pomocne, że można je w dosyć prosty i myślę, że klarowny sposób zestawić i pokazać, jaki sposób to, jak ona definiuje posthumanizm, a ona akurat odróżnia posthumanizm od transhumanizmu. Na rozstrzygnięcie pomiędzy tymi dwoma pojęciami czy różnicami nie będę tutaj poświęcał czasu, ponieważ jest to też dosyć szeroki i głęboki temat. I w jej rozumieniu, czy w definicji jej pojęcia posthumanizmu, właściwie krytycznego, bo Barbara Kaszowska-Wander nawet wyróżnia dwa rodzaje posthumanizmu jako takiego. I w przypadku tego krytycznego, właśnie już w kontekście ustaleń Hiles, można mówić o takich czterech założeniach, które definiują czy opisują dyskurs posthumanistyczny, który tutaj będzie przydatny w przypadku dyskusji na temat literatury współczesnej. Po pierwsze, w ujęciu posthumanizmu sygnały komunikacyjne postrzega ten dyskurs jako bardziej istotny od swoich materialnych nośników, czy nawet bardziej od ludzkiego ciała czy jego sensorium. Tutaj oczywiście możemy się zastanawiać, na ile to rozdzielenie czy rozłączenie informacji czy przekazu od jego materialnego nośnika medium się dokonuje w współczesnym świecie, w współczesnej rzeczywistości, a na ile nie. Następnie posthumanizm Katrin Hiles rozumie jako, czy też właściwie posthumanizm rozumie świadomość inaczej, to znaczy do świadomości ludzkiej podchodzi zupełnie w inny sposób. Nie rozumie jej jako centrum ludzkiego życia, czy też jakiegoś ośrodka wokół to ludzkie życie się koncentruje, tylko właśnie jako epifenomen towarzyszący, czy też właściwie będący pewnym zjawiskiem wtórnym wobec całej reszty. Dlatego też dla posthumanizmu niematerialny duch właściwie nie istnieje. Jest bardzo związany z materią i z tą warstwą fizyczną. Po trzecie, posthumaniści postrzegają ciało jako takie, jako pierwotną i główną protezę, którą z biegiem ewolucji, czy też z biegiem czasu udało nam się oswoić i w jakiś sposób nad nią zapanować, co też pozwala na jej wykorzystanie w różnym stopniu i wspomaganie poprzez inne protezy. To ustalenie akurat będzie istotne w przypadku niektórych działań i dzieł literackich, które właśnie wykorzystują dodatkowe protezy do odbioru tekstu literackiego. Następnie posthumanizm zakłada, czy też sugeruje takie przekonanie, że egzystencję ludzką da się osadzić wewnątrz maszyn cyfrowych, czyli właściwie w jakiś sposób można ją zwirtualizować i osadzić w sprzęcie komputerowym i nie tylko. To może być o tyle ciekawe w kontekście wniosków, które spróbuję w jakiś sposób sformułować na samym końcu, choć są już teksty, które w pewien sposób wyczuwają tę tendencję i opisują takie właśnie posthumanistyczne rozumienie
ludzkiej świadomości jako pewnego rodzaju oprogramowania, które można dowolnie, w niedowolny sposób i w nieskończony sposób kopiować i osadzać w sprzętach komputerowych. Jako przykład mogę przywołać książkę sprzed bodajże 2 lat Jacka Dukaja, Starość Axolotla. W przypadku Dukaja jest to mini książeczka, ponieważ jest ona niewielkich rozmiarów, ale opowiada świat, w którym tak naprawdę ludzkość jako taka uległa zagładzie i ludzie tak naprawdę są w pewnego rodzaju cyborgami. Co do tego tekstu, nie będę tutaj bardzo o nim opowiadał, ponieważ w warstwie tekstowej, czyli treściowej, definiuje czy opisuje ten świat. Jednak jeżeli chodzi o tę warstwę fizyczną, materialną, czyli na poziomie medium, nie jest ona tutaj jakby takie istotne. Chciałbym bardziej się skupić na tym, jak odbieramy literaturę, niż na tym, o czym ta literatura opowiada. Bardzo istotne w przypadku mowy czy dyskutowania o literaturze i w jej związkach z nowymi mediami czy po nowymi technologiami jest istotna również kategoria postmediów, które proponuje i które definiuje Piotr Celiński w książce zatytułowanej po prostu Postmedia, w której on sugeruje gdyby nowe kulturowo-społeczne systemy, które sprzyjają czy też w jakiś sposób ustanawiają nowy status komunikacyjny współczesnego człowieka właśnie pod wpływem mediów, nowych mediów, mediów cyfrowych, które właściwie nie tylko wytwarzają nowe nawyki czy nowy sposób komunikacji, ale również wpływają na sam sposób przekazywania informacji i również na dane informacje. I jak sugeruje Piotr Celiński, właśnie obecność tych postmediów we współczesnej kulturze w coraz większym stopniu opiera się już nie na faktycznej czy materialnej sile sprawczej, lecz na kulturowym duchu i jego żywotności większej od trwałości tych rozwiązań technologicznych, które tego ducha ustanowiły i podtrzymywały w analogowych warunkach kultury masowej. W tym przypadku i w tym kontekście również w odniesieniu do literatury współczesnej trzeba zwrócić uwagę na hybrydyczność i pewną konwergencję różnego rodzaju mediów, które ze sobą łączą się i tworzą jedną wspólną całość, ponieważ przykłady literatury cyfrowej głównie pokazują, że nie tylko tekst jest istotny czy też nadrzędny wobec innych elementów dzieła literackiego, również pozostałe elementy, czy wizualne, czy audialne, a nawet kinetyczne, jak się okazuje, są równie ważne i istotne dla tych dzieł. Celiński sugeruje również, że te cyfrowe okoliczności mediów mierzą się, czy też muszą się zmierzyć również z takimi zjawiskami czy kategoriami jak płynność i wymienność języków oraz estetyk użytkowych, czyli interfejsów. Również z kryzysem linearnym narracyjności. Oczywiście to nie jest już nic nowego w świecie internetu i mediów hipertekstualnych czy hipertekstowych. To swoiste rizomatyczne podejście do treści, do struktury. Również te media, a co za tym idzie również literatura, musi się mierzyć z takimi zjawiskami, które określa Celiński mianem remiksu, hackingu czy psuciem po prostu w miejsce masowej, jednokierunkowej transmisji i odbioru, czyli właśnie z mobilnością, interaktywnością, z poszerzaniem pewnego pola, nie tylko znaczeń, ale pola odbioru. Zresztą literatura wykorzystuje i w jakiś sposób próbuje oswoić wirtualną czy rozszerzoną rzeczywistość. Może uda się pokazać parę przykładów. W tym kontekście bardzo istotne również jest przywołanie kategorii może nie do końca zadomowionej, jeżeli chodzi o dyskurs literaturoznawczy, zwłaszcza na gruncie polskim, kategorii postliteratury, która za autorem Ilię Konstantinem próbuje zespolić czy w jakiś sposób uporządkować to wszystko, o czym próbuje mówić literaturoznawstwo, medioznawstwo, kulturoznawstwo i wiele innych nauk, które próbują zdefiniować, czym tak naprawdę literatura jest, zwłaszcza ta literatura, która nie opiera się tylko na przekazie tekstowym, słownym, które w swoim zanadrzu ma również różnego rodzaju media, ale również różnego rodzaju podejścia do przekazywanych treści, ponieważ jak sugeruje Konstantin, postliteratura jest próbą sprzęgnięcia, czy też fuzji, jak on to nazywa, niezależnych, tak sugeruje, autonomicznych dziedzin właśnie filozofii, sztuki, nauki, technologii i wielu, wielu innych. I w przypadku, czy też na takich trzech podporach właśnie posthumanizmu, postliteratury i postmediów można przyjrzeć się poszczególnym przykładom właśnie tej literatury,
i zadać pytanie, które będzie właściwie towarzyszyło całemu dyskursowi. Nie tylko o to, kim jest człowiek, odbiorca literatury, ale przede wszystkim pytanie o tę terminologiczną wręcz zasobność i taką niejednoznaczność, ponieważ pytanie o to tak naprawdę, czym literatura jest wobec takich zjawisk, gdzie jest tak naprawdę literackość takich dzieł, kim tak naprawdę jest człowiek, odbiorca, czytelnik, czy można mówić o czymś takim jak książka, czy właśnie czytelnik. Pojawia się tutaj dosyć spory problem terminologiczny, niestety jeszcze nie rozstrzygnięty i nierozwiązany. Te trudności wynikają również z definiowania literatury jako takiej, na co uwagę zwraca chociażby Urszula Pawlicka, która sugeruje takie podejście, czy takie rozważania mówiące o tym, że literatura nowoczesna nie jest już literaturą samą w sobie, ale już właściwie wkracza na teren, czy na pole sztuki, na teren mediów i technologii, głównie nowych technologii. Dlatego też bardzo trudne pytanie o to, czy rzeczywiście mam do czynienia z literaturą. Ja pokażę przykład liberatury, czyli takiej literatury, która, no właśnie, czy widząc takie dzieło liberackie, możemy mówić o literaturze, tak? Czy możemy mówić o książce. Jest to książka Zenona Pfeiffera, Spoglądając przez nową dziurę, która jest jakby takim dziełem totalnym, zaklętym w formie butelki. Tak? Całość według tutaj autora jest znacząca. To nie tylko tekst, który jest pewnie w tym zwiniętym rulonie w butelce, ale całość, czyli butelka, opakowanie itd. Tak? Czyli widząc taki przykład, możemy zadawać sobie pytanie, czy to jeszcze jest literatura, czy to jest książka. I kim jest czytelnik, kim jest odbiorca takich dzieł literackich. Przechodząc dalej, Katrin Hals, przywołana już przeze mnie w odniesieniu do literatury elektronicznej głównie, sugeruje i mówi, że taka literatura przestaje być już na trwale związana z zapisaną stroną tekstu. Zostaje poszerzona o coś, co nazywa wielozmysłowym odczuwaniem, full body experience, który, jak później inna badaczka rozszerza, Rita Raleigh, które tak naprawdę ustanawia, że czytanie staje się kinestetycznym i żywym doświadczeniem, angażującym nie tylko umysłową aktywność dekodowania, czyli odczytywania znaczeń, lecz również cielesne interakcje ze słowami postrzeganymi jako poruszające się w przestrzeni obiekty. Tutaj to ta kategoria obiektu, czy też słowa jako obiektu jest istotna, ponieważ wiele przykładów tych literatury cyfrowej pokazuje, że słowa tak naprawdę, czy materialność słowa, chociaż tak naprawdę również wirtualność słowa jest niezwykle istotna i ten rozdźwięk, czy też ten dylemat nad przewagą formy czy treści jest tutaj bardzo widoczny, ponieważ możemy się zastanawiać chociażby w przykładzie takiej książki w cudzysłowie, czy mamy tutaj do czynienia właśnie z przerostem formy nad treścią na przykład. No i w kontekście takiego zarysu chciałbym zadać to pytanie właśnie o to, kim tak naprawdę jest człowiek w przypadku takiej literatury, wobec takiej literatury, kim jest odbiorca. No i ta pozycja jest bardzo różna. Można ją rozpatrywać na wielu różnych planach i poziomach. Przede wszystkim ta relacja będzie relacją człowieka i tego, co nie jest człowiekiem w odniesieniu do literatury, czy też tekstu i nie tekstu. No i tak człowiek może stanowić swoisty interfejs dla literatury współczesnej. Tak, jego ciało staje się interfejsem dla literatury. Człowiek staje się właściwie nawet przedmiotem, czy też podmiotem literatury, czy też nawet w takich przykładach już może mniej literackich, ale bardziej quasi-literackich, człowiek staje się tekstem literackim. Zjawisko żywej biblioteki, oczywiście użycie sformułowania żywa biblioteka i żywa książka jest tylko metaforą, bardzo poetyckim opisaniem czy sformułowaniem człowieka, który ma do opowiedzenia pewną historię jako tekstu, jako książki i niewiele ma wspólnego z literaturą jako taką. Literackości tutaj trudno byłoby się doszukiwać. Literackości w rozumieniu tym formalistycznym według moskiewskiej szkoły formalnej. Następnie człowiek przestaje być tylko czytelnikiem, czyli czytającym tekst, staje się odbiorcą. I można tutaj to gradacyjnie przedstawić od czytelnika, biernego obserwatora, świadka, czy nawet uczestnika, aktywnego odbiorcę, po takie kategorie jak użytkownika tekstu, autora, widza,
słuchacza. Nawet są takie przykłady, w których autor, raczej odbiorca, staje się graczem w odniesieniu, w relacji do tekstu literackiego. I jest też taki przykład, którego chyba nie uda mi się pokazać, ale na który mogę zwrócić uwagę. Złe słowa autorstwa Piotra Pulcinniczaka, który stworzył coś na wzór gry literackiej, Złe słowa. Jeżeli znają Państwo mechanikę gry Angry Birds, to mogą w ten sposób, w łatwy sposób odnieść do mechaniki właśnie tej gry Złe słowa, która jest oparta na nieco na sztuce pixel artu i na takim bardzo zniszczonym interfejsie, który tak naprawdę sugeruje, że słowo staje się przedmiotem do zniszczenia, czy też właściwie słowem możemy rozbijać inne słowa i tak dalej. Ale tego wątku nie chciałbym rozwijać. Pokażę parę przykładów, ponieważ czas się powoli kończy. Chciałbym, żeby wizualnie również w jakiś sposób pokazać to, o czym mówię. Przykładów takich dzieł literackich, bo tak się najgłównie opisuje, które właśnie zadają pytanie o to, kim tak naprawdę jest odbiorca. Pierwszy przykład to będzie... Tylko może spróbujemy bez dźwięku. Przykład projektu Amaranty Borsuk i programisty, którego nazwiska już nie pamiętam, który wykorzystuje rzeczywistość, no, rozszerzoną myślę bardziej, wykorzystują również estetykę kodu QR, w którym tworzy się, tak to jest określane, elektronicznym pop-up bookiem, czyli elektroniczną książką trójwymiarową. Oczywiście ta trójwymiarowość jest tutaj domyślna, ponieważ jedynie wizualizuje się ona na ekranie, który staje się również interfejsem i polem tekstu, ponieważ no, ekran jest dwuwymiarowy. Książka, która tak naprawdę jest fizycznym nośnikiem, ale aby odczytać treść zapisaną w tych kodach, tych tekstach, potrzebujemy do tego sprzętu, tak, czyli komputera z odpowiednią aplikacją i kamerą, która pozwala odczytywać poszczególne słowa, poszczególne teksty. Jest to jeden z paru takich przykładów. Mogę jeszcze podać przykład, który mniej jest gdyby reprezentatywny, to znaczy no, nie jest tak, nie wywołuje takiego efektu świeżości i nowości. Architektura czasu Andrzeja Głowackiego, który również wykorzystuje estetykę kodów QR. Innym przykładem wykorzystującym rzeczywistość rozszerzoną i sprzęty różnego rodzaju, nową technologię, jest projekt dr Jekyll i Mr. Hyde, Mariusza Gugli i Martina Kowalskowskiego, który wykorzystuje również materialny, fizyczny, drukowany nośnik tekstu, jakim jest książka w formie kodeksowej, i nowe technologie, czyli komputer z oprogramowaniem i kamerę. Po zwykłej lekturze tekstu również towarzyszy również lektura bardziej obrazowa. Nie wiem, czy dźwiękowa, ponieważ film na to nie pozwala, to znaczy dźwięki nie są dźwiękami pochodzącymi żywo z tego nagrania, ale towarzyszy temu odbiór również wizualny, również animowany, nie tylko tak jak tutaj widać, że jest to obraz wydrukowany na karcie tekstu, ale również są jednego rodzaju, można powiedzieć, nawet filmowe kadry, które pokazują, że czytanie tego tekstu jest nie tylko czytaniem samego tekstu, ale odbieraniem całości, pewnej właśnie konwergencji, która się tutaj dokonuje. Oczywiście można zastanawiać się, na ile jest to lektura przyjemna i przydatna, ale to jest inna sprawa. Jeżeli chodzi o inne realizacje, które już wchodzą w... Bo tutaj mieliśmy przykłady takiej prototyczności, czyli wspomagania lektury innymi protezami. Ale takie przykłady dzieł, które tak naprawdę... Nie wiem, czy to się otworzy. Niestety, tak. W takim razie projektu Text Rain nie odtworzę, ale bardzo podobny projekt Still Standing, który wykorzystuje ciało jako interfejs do odczytania tekstu. Jest to przykład dzieła literackiego, który tak naprawdę urzeczywistnia się, istnieje dopiero w momencie interakcji z ciałem, ludzkim ciałem. Uczestnik czy odbiorca musi, ponieważ jest to determinujące, stanąć w spokoju i nieruchomo przed ekranem, który wyczuwa jego obecność, tak aby tekst urzeczywistnił się na tym ekranie, tak aby mógł on powstać. Tak jak widzimy tutaj, odbiorca, który się porusza, tak naprawdę ma do czynienia na razie jeszcze z literami, które są chaotycznie i w bardzo sposób swobodnie rozlokowane. Jednak w chwili, kiedy jego ruch ustaje,
tekst zaczyna się urzeczywistniać, zaczyna powstawać. Oczywiście tekst jest wcześniej ściśle określony i zaprogramowany, jednak ta obecność ciała i jego odpowiednie zachowanie jest tutaj bardzo istotne. Tutaj jest przykład kontrastowy do tego, co chciałem powiedzieć wcześniej, czyli texturing projektu Kamili Atterbak, która pokazuje, że tak naprawdę ruch jest istotny. Tutaj bezruch jest istotny do czytania tekstu. W tamtym przypadku ruch był istotny, ponieważ opad tekstu czy opad liter zatrzymywał się na poszczególnych partiach ciała czy przedmiotach, które trzymał człowiek w ręku. Na sam koniec może tylko jeszcze powiem, że w przypadku takiej literatury, i to będą takie krótkie już wnioski, które może się uda rozszerzyć w dyskusji, powodują, gdyby zauważenie tego, że tak naprawdę odbiorca ulega pewnej dehumanizacji, czy nawet deantropologizacji, tak? Jego ciało, czy on sam w sobie zaczyna być narzędziem do odczytania. A następuje coś takiego, co można określić mianem humanizacji tekstu. Tekst właściwie staje się pewną inteligentną, no tutaj oczywiście możemy się spytać, co rozumiemy pod pojęciem inteligentną formą, samoistną istotą, która tak naprawdę jest czasami nawet ważniejsza od tego, kto ją czyta, kto ją odbiera. Dlatego można zadać pytanie otwartym, na które ja na przykład nie potrafię odpowiedzieć, kiedy tekst sam w sobie zacznie czytać tekst, tak? Na ile tekst stanie się również czytelnikiem samego siebie. I tym pytaniem chciałbym zakończyć. Dziękuję bardzo. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie.